Tu twoje miejsce. Skończony. Odtąd posterunek na górze Wielka Łapa powinien być czysty i suchy przez wiele lat. Ej, patrzcie, co znalazłem! O, jaki ładny szczeniak. To nie psie scenie, ale wilce. Tak sobie pomyślałem. Jest strasznie fajny. Tak, tak, bardzo fajny. Wypuść go. Chciałem go zabrać do domu, mogę? Ja nie widzę przeszkód. Wykluczone. To dzikie stworzenie i powinno żyć tutaj w lesie. Jeśli go zabierzesz do domu, nie będzie umiał zdobywać pożywienia. Nie będzie musiał! Zatroszczę się o niego! Kabi, moja odpowiedź brzmi nie! Tam i on nie ma serca! Chodź, poszukamy takiego miejsca, gdzie będzie miał dużo jedzenia i puścimy go! Nie tutaj! Jeszcze mógłby go porwać jakiś wędrowiec! Och, to na pewno jego mama! Tak, już jej nie ma. Do diaska! Gdzie go szukać? Wybacz, panie, ale kogo właściwie szukamy? Jak to kogo? Kłusownika! Kradnie zwierzynę z królewskich lasów i sprzedaje wędrownym cyrkowcom! Przeszukajmy te zarośle! Biedny maluszek! Nie możemy go zostawić! A co powiedział Grafi? Chyba wykluczone. On jest za mały, nie da sobie rady! Prosimy cię obaj! No... Och, jaki jestem zmęczony! Idę spać! Wilczku, gdzie jesteś? Dobrze, już dobrze. Oto twoja kolacyjka. Nie garb się, nie mlaskaj i jedz powoli. Już widzę, jak się zaprzyjaźnimy. Tylko musimy uważać na Grafiego. On nie jest taki zły, ale nie może cię tu zobaczyć. O! A to mały jest twoje spanko. Sprawdź, czy wygodne. Nie, 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 tutaj! Nie możesz spać ze mną. Powiedziałem nie! No dobrze, dzisiaj zrobimy wyjątek. Zwinąłeś się w kłębuszek. Hej, wiem jak cię nazwać! Kłębuszek! Dobranoc, kłębuszku!